Uważamy, że powinny być powtórzone wybory do wszystkich sejmików wojewódzkich i w tych powiatach i w tych gminach, w których radykalnie w stosunku na przykład do Warszawy, w której wiadomo, że są różnego rodzaju partie i wybory są pilnowane, w innych miastach, w mniejszych miejscowościach tak nie ma, są zdominowane przez jedną formację komisje wyborcze, nie ma praktycznie lokalnych mediów i tam na masową skalę są fałszowane głosy przed podpisanie drugiego krzyżyka. Jeśli chodzi o działania prokuratury, to powinny zostać one podjęte w stosunku do osób, które zasiadały w tych komisjach wyborczych, które po prostu ordynarnie fałszowały wybory, ponieważ nie wierzymy, że Polacy zwariowali i radykalnie wzrosła liczba idiotów, którzy nie potrafią zrozumieć prostej instrukcji wyborczej, chociaż rozumieli ją 4 lata temu, 8 lat temu. Jednocześnie idę do Państwowej Komisji Wyborczej z wnioskiem o natychmiastowe ujawnienie protokołów z posiedzenia tego organu, żeby zobaczyć i pokazać polskiej opinii publicznej, w jaki sposób toczyły się debaty dotyczące tego, jak informatyzować wybory, jak wyłaniać firmę, która dostała zlecenie za $500 000. I to jest instytucja, która w obecnym stanie powinna zostać rozwiązana i zastąpiona nową instytucją organizującą wybory, ponieważ PKW kosztuje rocznie $50 milionów i to są koszta stałe na wybory, niezależnie od tego dostaje gigantyczne pieniądze. Wybory powinny być prowadzone w całkiem inny sposób, przy całkiem innych zasadach. PKW zakazała kręcenia bądź robienia filmów, bądź robienia zdjęć w lokalach wyborczych. To jest absurdem. Właśnie tam powinny być wszędzie kamery oprócz kabin, w których odbywa się samo głosowanie. Urna powinna być cały czas monitorowana. Zresztą w wielu miejscach urny były źle przygotowane i w kubłach na śmieci oznaczonych godłem i flagą zbierano głosy. Głosy były przewożone do okręgowych komisji wyborczych bez asysty policjantów, po prostu ludzie prywatnymi samochodami bez jakiejkolwiek kontroli w workach niepoznaczonych przewozili te głosy, rzucali je na podłogi. Od początku do końca organizacja tych wyborów była skandalem, wiele osób łamało w sposób rażący na wszystkich etapach po prostu zasady prawa wyborczego. Koszty wynikają z podwyżek dla komisji, koszty o ponad 150%. Wcześniej jak przewodniczący dostawał około 300 zł, teraz dostaje 600. Dla członków szeregowych też, niezależnie od tego, czy to była komisja obwodowa, czy o szerszym lub mniejszym kręgu. Co istotne, też drukowanie kart było dosyć drogie, bo trzeba było wszystkie karty wydrukować braillem. Więc wydrukowanie jednej karty do głosowania to był koszt około 90 groszy, w drugiej turze 40. Nie wiadomo dlaczego tak na dobrą sprawę, więc koszty tutaj były całkiem spore. No i ten nieszczęsny system, który trochę napsuł krwi wszystkim dookoła, wyborcom i całej komisji, ogólnie politykom. No to jest trochę granda, że tak się stało, bo policzenie tych 3000 głosów z jednej komisji, bo ile może być więcej, to nie jest chyba, no nie potrzeba na to 3 dni, no wystarczy parę godzin dla kilku osób, zadzwonić później do okręgu, powiedzieć halo, jestem przewodniczącym takim i takim, to moje hasło z chodzieży podaje wyniki, no to można sprawę rozwiązać w dzień, no 3 dni to już jest granda, więc biorąc pod uwagę wcześniejsze koszty, to jak to jest trochę źle zorganizowane, można mieć podejrzenia różnej maści, że te wybory są po prostu nieważne. Nie tylko państwo zostało narażone na koszty, ale wszyscy dookoła, którzy byli w to zaangażowani, pracownicy komisji i firmy, które świadczyły usługi na rzecz tych wyborów, to wszystko zbiera się na łączny koszt. No to jeżeli dodamy 300 milionów złotych za organizację, 400 milionów złotych za system informatyczny i powiedzmy koszty alternatywne, które na pewno gdzieś się pojawią, no to można powiedzieć śmiało i bez większych problemów, że wybory samorządowe kosztowały nas $1 miliard, czyli tyle, ile roczna pensja wszystkich radnych w Polsce, no. Tak można powiedzieć.